Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak wam się zdaje, jeśli kto posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Nie jest wolą Ojca naszego, by zginęło jedno z tych małych. Drodzy powołani i posłani, powołani do świętości, jak to sobie wczoraj uświadomiliśmy, i posłani, by o Bogu świadczyć słowem, czynem. Bo tak naprawdę Chrystus dzisiaj nie ma żadnych innych rąk, jak tylko nasze ludzkie ręce, by dokonywać swoich spraw. Nie ma żadnych innych nóg, jak tylko nasze ludzkie nogi, by prowadzić po swoich drogach. Nie ma żadnych innych ust, jak tylko nasze ludzkie usta, by głosić swoją Ewangelię. Nie ma żadnej innej pomocy, jak tylko naszą ludzką pomoc, by innych ludzi do Boga prowadzić. A więc zauważcie, my jesteśmy współczesną Biblią, którą czyta dzisiejszy człowiek, że to my właśnie mamy o Bogu opowiadać, do Boga prowadzić, tego Boga innym udzielać. No dobrze. Ale co się stanie, jeżeli w tej Biblii pismo będzie niewyraźne, zafałszowane? Co się stanie, jeżeli nasze ręce, zamiast dokonywać Bożych spraw, te bezbożne czynić będą? Co się stanie, jeżeli nasze nogi, zamiast prowadzić po tych Bożych drogach, gdzieś tam po bezdrożach prowadzić będą? Co się stanie, jeżeli nasze usta, zamiast głosić tę Chrystusową Ewangelię, będą głosiły to, czemu się ta Ewangelia sprzeciwia? Co się stanie, jeżeli my zamiast ludzi do Boga prowadzić, będziemy ich od Boga oddalać? To wówczas, drodzy, my tak naprawdę nie będziemy uczniami Chrystusa. My nie możemy mówić, że jesteśmy Jego uczniami, że Go tak bardzo miłujemy, jeżeli my w naszym życiu nie usiłujemy Go naśladować. Zauważcie, pierwsi chrześcijanie oddawali życie za Chrystusa i po dzisiejszy dzień chrześcijanie oddają życie za Chrystusa. Przecież najbardziej prześladowaną religią na świecie dzisiaj jest religia chrześcijańska. Co kilka minut umiera chrześcijanin za Chrystusa. Dlatego też nie tak dawno kaznodzieja watykański Cantalamessa apelował, wołał do świata i mówił: dzisiaj torturuje się, zabija chrześcijan, a świat milczy. I tym milczeniem daje ciche przyzwolenie na eksterminację chrześcijan, drodzy. Może od nas Bóg nie zażąda tak wielkiej ceny, ale na pewno Bóg wymaga od nas, abyśmy byli wierni Jego nauce, Jego przykazaniom, abyśmy byli dobrymi, prawdziwymi Jego uczniami, chrześcijanami. Zatem, drodzy, co mamy czynić, aby być Jego uczniami, Jego apostołami, Jego misjonarzami? Trzeba, drodzy, nieustannie realizować w naszym codziennym życiu piękny, wspaniały testament
Maryi z Kany Galilejskiej, uczyńcie wszystko, co wam mówi mój syn, a będziecie szczęśliwi i będziecie jego uczniami, apostołami. I drodzy Maryja, ten testament z Kany Galilejskiej nieustannie powtarza. Ona powtarza ten testament również i w Fatimie, w swoich objawieniach, kiedy wzywa nas do przemiany, do nawrócenia, kiedy wzywa nas, byśmy byli dobrymi ludźmi, abyśmy pokutę czynili, do Boga modlitwy zanosili. A zatem dzisiaj, kończąc te rekolekcje adwentowe, zastanówmy się, co między innymi mówi Chrystus na kartach Ewangelii, czym powinniśmy żyć na co dzień, by być Jego tymi uczniami, apostołami. Po pierwsze, często Chrystus na kartach Ewangelii i na różne sposoby mówi: bądź człowiekiem dobrym, bądź człowiekiem sprawiedliwym. Bądź dobrym dla dzieci swoich, zadbaj o ich katolickie wychowanie. Bądź dobrym dla sąsiada, dla sąsiadki swojej. Bądź dobrym, wspaniałomyślnym dla tych, którzy żyją z tobą pod jednym dachem, w jednej wspólnocie parafialnej. Wszak jako wspólnota do Boga mamy zmierzać. Święty Jan z Dukli, który już wiele lat przebywał na pustelni, pewnego dnia zapragnął jeszcze przed śmiercią zobaczyć swoich rodziców. Rankiem, taki brudny, oberwany, wyruszył w drogę. Po kilku godzinach dotarł do domu, rodzinnego. Przez okno zauważył, jak jego mama krząta się przy wypieku chleba. Delikatnie zapukał, wszedł do izby, poprosił o chleb. Matka go nie poznała i mówi do niego: słuchaj, no widzisz, teraz jestem zajęta, idź do moich sąsiadów, oni na pewno ci pomogą. Wyszedł, na drzwiach zostawił kartkę: był tu wasz syn i o chleb prosił. Wieczorem jego ojciec wrócił z pola do domu, zauważył tę kartkę, wchodzi do izby i mówi: Małgorzato, przecież był tu nasz syn, o chleb prosił. Bardzo musiało boleć serce matki w tym momencie. I drodzy, jakże często i nas ludzie proszą o pomoc. Niekoniecznie słowem, może wyglądem, spojrzeniem, może łzami. I może my zbyt łatwo mówimy: nie, nie mam czasu, idź do kogoś innego. Bądź człowiekiem dobrym, bądź człowiekiem sprawiedliwym, bo przecież pomagając drugiemu człowiekowi, ty samemu Chrystusowi pomagasz. Wszak to On, Chrystus, jasno, wyraźnie powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. A co jeszcze Chrystus mówi na kartach Ewangelii, czym powinniśmy żyć na co dzień? Jakże często również na różne sposoby mówi: zadbaj o swoje prawe sumienie. Dzisiaj, drodzy, my boleśnie tego doświadczamy w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach, jak ważną sprawą jest ludzkie sumienie dobrze ukształtowane. I właśnie dzisiaj, kiedy niestety sumienia ludzkie deprawuje się od najmłodszych lat, niszczy się te sumienia, dzisiaj, kiedy zauważcie, życie ludzkie już przestaje być jakąkolwiek wartością, dzisiaj, kiedy mówi się wszem i wobec, że nie ma grzechu, że wszystko wolno, to właśnie dzisiaj potrzeba ludzkich sumień wrażliwych na Boga, na człowieka, na krzywdę ludzką. Przypomnijcie sobie świętego Jana Pawła II. Kiedy on miał przyjechać do Skoczowa na beatyfikację Santandera, wtedy zastanawiano się, co też papież powie. Przecież duży procent mieszkańców protestanci. Jak zginął Santander? No wiemy wszyscy. Jeżeli będzie wzywał do zgody, pojednania, jakiegoś ekumenizmu, może wywołać jeszcze większe podziały. I co papież powiedział? Kiedy stanął na skoczowskiej ziemi z mocą, powiedział:
chrześcijanin ma być człowiekiem prawego sumienia, sumienia opartego na Bożych przykazaniach, na chrześcijańskich wartościach. Drodzy, jako ludzie wierzący, ochrzczeni, my musimy w życiu kierować się Bożymi przykazaniami, Chrystusową Ewangelią. Przecież Boże przykazania zostały dane dla dobra człowieka, osobistego, rodzinnego, społecznego. One chronią podstawowych ludzkich wartości. Dlatego Jan Paweł II jakże często powtarzał również i w naszej ojczyźnie, tutaj, drodzy, niedaleko i w Łomży, że Boże przykazania były, są i będą aktualne, niezależnie od miejsca i czasu. Czy to się mówił komuś podoba, czy też nie. A dzisiaj zauważcie, a to w imię takiej czy innej mody, a to w imię pseudowolności, jakże często Boże przykazania się odrzuca. Bo przykładowo Bóg mówi nie zabijaj, a człowiek to w imię godziwej śmierci, to w imię wolności. Bóg mówi nie kradnij, a człowiek dzisiaj trzeba kombinować, nachapać się jak najwięcej. Bóg mówi nie cudzołóż, a człowiek dzisiaj inne czasy. Chrześcijaninie, zadbaj o swoje prawe sumienie, sumienie oparte na Bożych przykazaniach. Owszem, dzisiaj, drodzy, jest ta pokusa w każdym z nas, by swoje życie, cały ten świat budować bez Boga, bez Bożych przykazań, czy nawet wbrew Bogu, wbrew Bożym przykazaniom. Ale, drodzy, świat budowany bez Boga, on wcześniej czy później obraca się przeciw człowiekowi. Mieliśmy na to dowody w XX wieku. Ludobójstwa, wojny to owoc życia bez Boga, owoc tego, że człowiek siebie postawił w miejsce Boga. Mamy na to dowody i dzisiaj. Drodzy, to, co się dzieje wokół nas, zauważcie, ileś zawiści, zazdrości, nienawiści, jeden drugiego by zgnębił, zabił, podeptał i poszedł. To jest owoc życia bez Boga. Owoc wyrzucania Boga ze wszystkich sfer naszego życia. Dlatego Jan Paweł II wołał również i tu na ziemi polskiej, że nigdy nie zbudowano i nie zbuduje się szczęśliwego domu, rodzinnego, państwowego, bez Boga, bez Bożych przykazań. Ale drodzy, co jeszcze Chrystus mówi na kartach Ewangelii? Czym powinniśmy żyć na co dzień? Zauważcie, jakże często On mówi, módlcie się, nie ustawajcie. I to przecież Maryja w swoich objawieniach, zwłaszcza w tych w Fatimie, wzywa nas do modlitwy, zwłaszcza tej modlitwy różańcowej. To przecież w jednej z pieśni pięknie śpiewamy, przychodzisz do nas, Maryjo, z Twoim fatimskim przesłaniem. Nawracajcie się, pokutujcie, odmawiajcie różaniec. Łucja podczas pierwszego objawienia pyta się Maryi, czy Franuś będzie w niebie? A Maryja mówi, tak, będzie w niebie, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców. I te słowa, drodzy, odnoszą się do każdego z nas. Do nieba zmierzamy, będziemy w niebie, ale musimy odmówić jeszcze wiele różańców, czyli, drodzy, trwać na modlitwie. Pięknie powiedział i krótko założyciel redemptorystów, święty Alfons Maria Liguori. Powiedział krótko, kto się modli, ten się zbawi. Kto się nie modli, ten się nie zbawi. Również święty Jan Paweł II jakże często zachęcał nas do tej modlitwy różańcowej. Przecież on wprost powiedział, modlitwa różańcowa to moja ulubiona modlitwa. Bo na tej modlitwie my rozważamy tajemnice życia, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, a więc tajemnice naszego zbawienia. I dlatego apelował
by wszyscy wzięli do ręki różaniec, by ta modlitwa różańcowa była obecna w naszych rodzinach. I mówił, rodzina zjednoczona na modlitwie zjednoczoną pozostaje. Pamiętacie? Przecież my o to apelowaliśmy również i w czasie misji świętych kilka lat temu, by rodzina gromadziła się na modlitwie różańcowej. To jest jedyny ratunek dla nas, ludzi wierzących, by trwać przy Bogu. A święty, przepraszam, sługa Boży jeszcze, kardynał Wyszyński, kiedy wyszedł z więzienia po 3 latach, 28 października 1956 roku, przecież on pierwsze kroki skierował do Częstochowy i tam jakże apelował, niech Polacy wezmą do ręki różaniec. Niech zjednoczą się w modlitwie za ukochaną ojczyznę, bo ojczyzna modlitwy potrzebuje. I mówił, niech ten różaniec oplecie całą naszą ojczyznę, każdą rodzinę, każdego człowieka. I nawiązał do słów kardynała Chlonda. Zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. Dlatego, drodzy, radością serce napełnia się, kiedy się słyszy, że u was w tej wspólnocie parafialnej troszczycie się o tę modlitwę i również modlitwę różańcową, ale zawsze może być lepiej i więcej kółek i więcej modlitwy i nie ma co się zrażać, że Kościół bez przerwy się modli. Do tego jest powołany i również my, drodzy, by trwać na modlitwie. Bo tylko wtedy będziemy mocni, by za Bogiem podążać. Owszem, nie jest łatwo. Nie jest łatwo dzisiaj być człowiekiem dobrym, skoro tyle zła wokół nas. Nie jest łatwo dzisiaj zachować to delikatne, wrażliwe sumienie. Nie jest łatwo dzisiaj trwać na modlitwie, skoro ciągle, jak to mówimy, czasu brakuje. Ale Bóg wie o tym doskonale, że my słabi jesteśmy, że upadamy, że pomocy potrzebujemy. Taką pomoc nam zostawia. Swoją matkę daje nam, by ona była i naszą matką. I przecież zauważcie, ona jest tym wzorem trwania na modlitwie. Całe życie Maryi ukierunkowane było na Boga. Ona jest wzorem tego życia, dobrem przepełnionego. Ona spieszy zawsze do drugiego człowieka, by pomóc. Ona jest wzorem również delikatnego i wrażliwego sumienia. I na Boga, i na człowieka. Dlatego dzisiaj prośmy Maryję, by ona i nam pomagała trwać na modlitwie, by nam pomagała być dobrymi ludźmi, by pomagała nam kształtować to delikatne, wrażliwe sumienie.